W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię pierwszego i jak dotąd jednego Polaka w kosmosie Mirosława Hermaszewskiego. Mirosław Hermaszewski urodził się we wsi Lipniki w 1941 roku. Było to województwo wołyńskie, znajdujące się w Ukraińskim Komisariacie Rzeszy, wcześniej była to oczywiście druga rzecz pospolita. Jego wieś została zaatakowana w nocy z 26 na 27 marca 1943 roku przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii. W rzezi zginął m.in. jego ojciec, dziadek oraz brat. To właśnie to wydarzenie miało wpływ na poglądy Mirosława. Całe życie zaznaczał jak nacjonalizm jest złą ideologią oraz zaznaczał, że nie należy winić za rzeź wołyńsku Ukraińców, tylko właśnie nacjonalistów. Zaznaczał, że wraz z matką przeżyli atak, ponieważ schronienia udzielili im znajomi Ukraińcy z sąsiedniej wsi. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Hermaszewskich została przesiedlona na tereny Wołowa pod Wrocławiem. Tam właśnie ukończył szkołę podstawową i średnią, a w 1960 roku ukończył kurs pilotażu szybowcowego. Wareo Klubie Wrocławskim, następnie zdobył licencję na samoloty TS-8 Bies, a później na myśliwce odrzutowe MiG-15. W 1964 roku po ukończeniu szkolenia został przydzielony do Pułku Obrony Powietrznej w Poznaniu, otrzymał stopień podporucznika oraz kontynuował naukę w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1971 roku kończył Akademię Wojskową imienia Świerczewskiego. Lista samolotów, które pilotował, jest naprawdę długa, i znajdują się na niej takie maszyny jak TS11 Iskra, PDZL130, Orlik, MIG21F18 czy MIG29. W 1965 roku oraz w dniach 15-20 listopada 1966 roku odbył się zjazd przedstawicieli krajów socjalistycznych w Moskwie. Podjęto tam decyzję dotyczącą zorganizowania szeroko zakrojonej współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Program tej współpracy, do której należały Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia, Węgry Związek Radziecki, został przyjęty na zjeździe, który odbył się w Moskwie w dniach 5-13 kwietnia 1937 roku. Kraje uczestniczące w programie nie miały wspólnego budżetu. Ustalono, że rakiety nośne dostarczać będzie Związek Radziecki i że startować będą z radzieckich kosmodromów, a uczeni z pozostałych krajów skupią swoje wysiłki na budowie aparatury badawczej. I satelitów. Dało to możliwość niezwłocznego włączenia się do badań kosmosu. Dla realizacji tego programu w każdym z zainteresowanych krajów powstały specjalne organy. Kierownictwo polskiego Komitetu do Spraw Badania i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk objął astrofizyk profesor Stefan Piotrowski. Rozpoczęto przygotowania do serii lotów kosmicznych, z czego jednym z nich był piąty lot pojazdu Sojus na stację Salut 6. Była to misja sojus 30. Radzieccy uczeni wytypowali grupę 120 najlepiej wyszkolonych pilotów z krajów socjalistycznych. Następnie zakrojono tę grupę do 5 osób, a spośród nich powołano na szkolenie dwóch pilotów – Mirosława Hermaszewskiego oraz Zenona Jankowskiego. Przez prawie dwa lata przeszli intensywne szkolenie w zakresie wiedzy teoretycznej, wytrzymałości fizycznej i odporności na stres psychiczny w Centrum Szkolenia Kosmonautów Jurija Gagarina w Gwiezdnym miasto. Niedaleko Moskwy. Finalnie na uczestnika lotu został wybrany Hermaszewski, a Jankowski otrzymał stanowisko konsultanta kierownika lotu. Start nastąpił 27 czerwca 1978 roku o godzinie 17:27 czasu warszawskiego z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Lotem dowodził białoruski pułkownik Piotr Klimuk. A towarzyszy mu major Mirosław Hermaszewski. Kosmonauci zabrali m.in. polską flagę i godło państwowe oraz szereg pamiątek. Przycumowanie statku nastąpiło o godzinie 19.08 czasu warszawskiego w trakcie 18. Okrążenia. 28 czerwca 1978 roku o godzinie 22.11 został otwarty luk między statkami Sojus-30, przycumował do stacji Salut 6. I pozostawał z nią na orbicie do 5 lipca 1978 roku. Po oddzieleniu od stacji orbitalnej Salut 6, Sojus-30 został wykorzystany jako kapsuła powrotna dla kosmonautów Klimuka i Hermaszewskiego. Lądownik Sojusa-30 wylądował na Ziemi o godzinie 15.30 czasu warszawskiego. Miejscem lądowania był step 300 km na zachód od Celinogradu, czyli obecnego nur sultan Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie przechowywany jest skafander kosmiczny typu SOKU Mirosława Hermaszewskiego. Eksponowany jest tam również lądownik Sojusa 30, stanowiący własność centrum badań kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Po udanym lądowaniu Polska rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandową, a Hermaszewski został jednym z najbardziej cenionych polskich wojskowych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Badaczy Przestrzeni oraz został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, Hermaszewski został powołany na członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w RON. W Polsce przebywał jednak tylko dwa tygodnie, gdyż studiował w Moskwie. Został ściągnięty do Polski, a następnie zezwolono mu na powrót do Związku Radzieckiego. W 1982 roku awansował do stopnia pułkownika, a później otrzymał posadę komendanta Szkoły Pilotów Myśliwskich w Dęblinie. W 1987 roku został dyrektorem tej placówki, a w 1988 został awansowany na generała. W latach 91-92 Hermaszewski był zastępcą dowódcy Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej RP. Po przejściu na emeryturę w 2001 roku bezskutecznie startował w wyborach do polskiego parlamentu jako kandydat SLD do Senatu. W polskich wyborach samorządowych w 2002 roku ponownie jako kandydat SLD został pomyślnie wybrany do sejmiku województwa mazowieckiego. Miał jeszcze raz spróbować swoich sił w polityce jako kandydat do Parlamentu Europejskiego, ponownie z partii SLD w wyborach w 2014 roku. Ostatecznie zdecydował się nie brać udziału, ponieważ jego zięć również ubiegał się o urząd, ale za pośrednictwem. Przeciwnej partii politycznej. W 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość, rządząca partia w Polsce, podjęła decyzję o degradacji wszystkich członków WRON do stopnia szeregowego, w tym Mirosława Hermaszewskiego. Na szczęście ustawa została zawetowana przez Andrzeja Dudę. Hermaszewski jest bardzo krytyczny wobec lotów kosmicznych dla zysku i postrzega eksplorację kosmosu jako coś, co należy zrobić dla nauki i postępu ludzkości. Często udziela się publicznie, prowadzi wykłady dla studentów, jak i dzieci, oraz chętnie spotyka się z fanami. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek, kogo biografię chcecie poznać. Dajcie też znać, co myślicie o Hermaszewskim. Trzymajcie się, cześć.